Państwo, hasła, które tutaj macie, które będę czytał, są w troszeczkę innym i zawsze dopasowanym układzie pod tabelkami odpowiednimi. Czyli są troszeczkę inne w efektach, troszeczkę inne w procesach i tak dalej. Ja tutaj będę to agregował. Więc po pierwsze, jeżeli mówimy o celach i zadaniach polityki, no więc pierwsza sprawa to jest diagnoza adekwatności tychże celów, która ukazuje zarówno skuteczność, jak i sprawność polityki. Proszę zwrócić uwagę, w materiale numer 3 ja wyróżniłem dwie sytuacje, a mianowicie sytuację, kiedy gmina ma politykę uchwaloną, oświatową, to jest sytuacja A, i sytuację B, gdzie gmina takiej polityki nie ma. Bo to, tak jak powiedziałem, to jest w zasadzie obojętne, czy ma, czy nie ma, te raporty i tak mogą nas odpowiednio ukierunkować. I teraz, kiedy sobie analizujemy tą sprawność i skuteczność polityki, ja tu posługuję się pojęciami sprawności i skuteczności z literatury anglosaskiej, a nie polskiej, ale na ogół wszyscy studenci, którzy się teraz tego uczą, to uczą się w takich ujęciach, czyli sprawność to jest to, jak potrafię coś szybko i układnie zrobić, a skuteczność to jest to, co z tego wynika. W polskiej tradycji prakseologicznej dzisiaj to inaczej definiuje, ale zostańmy przy tym, co tu jest, bo nie robiąc bałaganu. A więc teraz, jeżeli patrzymy na cele i zadania, możemy patrzeć na rekonstrukcję celów i zadań. I możemy tak, po pierwsze cele możemy uogólnić lub uszczegółowić, w zależności od tego, co nam z tego wychodzi. Możemy je weryfikować parametry celów. No to oczywiście zależy od tego, jak polityka jest skonstruowana. Jeżeli nie ma tam parametrów celów, to znaczy, że tą politykę możecie spokojnie wyrzucić do kosza na śmieci, niezależnie od tego, jakie ważne ciało ją uchwalało. Natomiast jeśli te parametry są, no to warto zobaczyć, czy my spełniamy te parametry, czy nie. Czy nam coś z tego wychodzi, czy nie. Prawda? Mamy kwestię uszczegółowienia zadań tej polityki. To znaczy, czy rzeczywiście to, cośmy sobie wymyślili, jest realizowane, a może w ogóle nie jest. I tak dalej, i tak dalej. Teraz popatrzmy na drugi obszar planowania, to jest kwestia korelacji z innymi politykami społecznymi. I znowu przede wszystkim patrzymy na skuteczność tych innych polityk. To ja przed chwilą czytałem to z tabeli, ale co możemy z tego wyciągnąć, jakie wnioski? No więc oczywiście możemy te polityki społeczne korygować. Jeśli to zależy od gminy, to my możemy się zastanawiać nad tym, jak polityka kulturalna ma współdziałać ze szkołą. Jak polityka, jak szkoła ma współdziałać z pomocą społeczną, jak patrzeć na młodych ludzi, którzy wieczorami wystają, nie wiem, na ulicach i robią komuś krzywdę, a przypomnę Państwu, być może Państwo to słyszeli, że w Bonn ograniczono drastycznie przestępczość w nocy, otwierając w nocy szkoły, znaczy otwierając otwarte boiska koszykówki dla młodzieży. To w Polsce się to sporadycznie też robi. W Bonn drastycznie spadła przestępczość, dlatego że ci, którzy muszą komuś dołożyć, to walili w piłkę. I to działa. A więc to są tego rodzaju rzeczy. Co do tego trzeba? A no trzeba. Ludzi, którzy będą chcieli w nocy pracować, ludzi, którzy będą pilnować tej młodzieży. No tak, ale co jest tańsze? Zatrudnienie tych ludzi czy leczenie nosów I tych wszystkich po szpitalach, tych, którym ci... Proszę? I wstawianie szyb. A więc oczywiście można powiedzieć, no to nie każdy ma ochotę pracować, nie każdy nauczyciel WF-u będzie chętnie siedział całą noc z jakimiś zbirami pod koszem. Ale być może będzie taki, który się na to nada, będzie chciał zarabiać te pieniądze, a korzyści społeczne będą znacznie większe. Chodzi mi o tego rodzaju myślenie. Czyli korygowanie polityk społecznych, także polityki edukacyjne pod kątem tych wyzwań, którymi mamy na miejscu do czynienia. Mamy kwestię standardów. No tak jak mówiłem, tutaj możemy, analizując raporty, patrzeć na ile te wszystkie standardy są adekwatne. Czy one rzeczywiście były trafione? Czy my je realizujemy? Czy to jest tylko nasze chciejstwo, żeby, nie wiem, burmistrz przed wyborami pokazał, jaką mamy szkolnictwo, czy rzeczywiście się coś fajnego robi. I tutaj oczywiście te standardy można korygować, można je urealniać, czyli obniżać, można je zaostrzać. Z analizy syntetycznej raportów to wynika. Widać, co de facto w tych raportach jest
napisane właśnie w kontekście standardu. Teraz popatrzmy na kwestię organizowania. No pierwsza sprawa to jest diagnoza funkcjonowania przyjętej sieci, która dotyczy i sprawności wdrażania polityki, i lokalizacji szkół, i sprawności zarządzania poszczególnymi szkołami. Co z tego może dla nas wynikać? No właśnie działania restrukturyzujące sieć, czyli po pierwsze badanie alternatywnych, wariantowych rodzajów lokalizacji szkół i placówek. No to jesteśmy w stanie, czytając serię raportów, wyinterpretować. Możemy zastanawiać się, jakie są konsekwencje tej restrukturyzacji. Możemy też przewidywać konieczność podjęcia, tak jak wcześniej wspominałem, wyprzedzającego pewnych kroków. Najgorszą rzeczą w systemie demokratycznym jest zaskakiwanie ludzi, zwłaszcza w sferach bolesnych. Proszę zwrócić uwagę, że rząd przeprowadził w ciągu pół roku reformę systemu emerytalnego, którą powinien był przeprowadzać dużo dłużej. Z różnych względów tego nie robiono, pewno kunktatorsko-politycznych. Efekt jest taki, że nawet ci, co ten rząd wspierają, dzisiaj narzekają na niego, że jak pan sędzia Stępień, że to jest niemożliwe, żeby w pół roku taką ważną kwestię. No bo oczywiście nic by się nie... Prawdopodobnie byłoby dokładnie to samo, gdyby ta debata trwała rok, tylko że rok temu był. Był Smoleński, potem były wybory i pewno to był powód, dla którego odsuwa... Potem były wybory samorządowe. I jestem przekonany, że dlatego opóźniono tą całą akcję. No i to jest właśnie fatalne. To jest fatalne. Czyli kwestia wyprzedzającego informowania o procesach jest strasznie ważna, zwłaszcza w takich drażliwych sprawach. Bo proszę Państwa, no, ja mam dwoje dorosłych dzieci i jedno małe dziecko. No przecież nasze dzieci to jest skarb. No. Człowiek zastanawia się nad każdą godziną życia tego stworzenia. I to nie jest obojętne, czy ono idzie do szkoły za rogiem, czy wsiada w autobus i jedzie 20 kilometrów. A z drugiej strony no, jest jakaś rzeczywistość. No to jak się nie podoba tu, to się przeprowadź. No, można do tego różnie podchodzić. Jeśli chodzi o politykę inwestycyjną, no to jest sprawa jakby najprostsza, prawda? Coś brakuje, coś jest poniżej tych standardów, które sobie założyliśmy, no i chcemy coś poprawić, na coś nas stać lub nie. To bardzo dobrze widać w raportach i to można doskonale odpowiednio ustawić, to znaczy jakie są właśnie dodatkowe potrzeby, jakie są dodatkowe nakłady i jak wygląda wieloletni plan inwestycyjny. No przypomnę, że akurat ostatnio polskie plany inwestycyjne na ogół zostały obcinane. Warszawa z 15 miliardów obcięła 3 miliardy na inwestycje, prawda? Nie wiem, jak Kraków, nie śledziłem tego. Jesteśmy akurat w takim czasie, a nie innym, ale to jest to wyzwanie, z którym musimy mieć do czynienia. Jeśli chodzi o wnioski w sferze organizowania dotyczące współpracy z środowiskiem, no to jest właśnie kwestia owej otwartości jednostek na środowisko. To jest kwestia nawiązywania kontaktów z otoczeniem. I to jest coś, co, już nie pamiętam, czy profesor Korporowicz czy określa środowiskowym partnerstwem edukacyjnym. To jest to wyzwanie. Środowiskowe partnerstwo edukacyjne. Szkoła w systemie rozwoju szeroko rozumianego. Nie szkoła w systemie uczącym ludzi, jak się tam pierwiastek liczy i co się z tym robi, tylko jak wygląda człowiek w środowisku. To jest ogromne wyzwanie, zwłaszcza w kontekście właśnie budowy kapitału społecznego. Mówiłem już o tym i narzekałem na to, więc nie będę się powtarzał. Natomiast rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj jak dyskutowaliśmy z kolegami, są takie trzy obszary oddziaływania w sferze budowy kapitału społecznego. To jest ten obszar behawioralny, to jest obszar budowania instytucji współpracy i budowania zasad współpracy. Te instytucje i zasady współpracy to jakoś władze publiczne mogą tworzyć poprzez rozmaite decyzje różnego rodzaju organizacyjne, polityczne. Natomiast ta warstwa zachowania pojedynczego ucznia, ta warstwa behawioralna, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z domu większość osób to wyniesie, jak już dobrze pójdzie, bo przecież patrzmy też na poziom społeczeństwa, to tego Mickiewicza albo nic, to szkoła ma tutaj ogromne zadanie do zrobienia. Ja tutaj nie mówię o tym, że nie jestem zwolennikiem koncepcji oczywiście, żeby dzieci zabierać rodzicom i ich uczyć na nowo jakieś koreańskie czy takie komunistyczne pomysły, bo to jest chore, ale chodzi o to, że szkoła powinna dawać pewne modele, powinna uczyć
pewnych zachowań od dziecka. Proszę Państwa, właśnie niedawno z Grzegorzem Mazurkiewiczem rozmawiałem ten temat. Czy wiecie Państwo, jak to się dzieje, że ochroniarz w czasie wybuchu nie ucieka, dlatego że on ćwiczył 150 razy jego zachowanie, kiedy mu wybucha za uchem? Po prostu szkoła musi stworzyć pewne wzorce, pewne zachowań w sytuacjach nowych. Tego się uczy może, ale jeśli to w niewielkim stopniu. Jak zachowywać się w sytuacji, kiedy w klasie pojawi się osoba na wózku inwalidzkim? Czy zachowywać się tak samo, czy tego nie zauważać? Czy odwrotnie, nadskakiwać? Znam odpowiedź na to pytanie z różnych powodów. Jak dyskutować o takich kwestiach w Polsce jak antysemityzm, jak wieszanie krzyża, jak Bóg wie co możemy tutaj, tak, ja ze studentami dyskutuję czasem, miałem ostatnio burzę na temat wieszania krzyża. Jak już człowiek przeczytał wszystko na ten temat, zrobił referat, to powiedział tak, pan profesor mi kazał przeczytać, to zrobiłem referat, ale ja i tak swoje zdanie mam i go nie zmieniłem. Na wszelki wypadek mu dałem piątkę, żeby mnie nie zabił, ale nie, sympatyczny człowiek był poza tym. Natomiast generalnie rzeczywiście to jest pewien problem. Jak tych rzeczy uczyć? Jak z tymi ludźmi rozmawiać o takich trudnych sprawach? A nie zamieść pod stół. Pamiętajmy, że być może w tym gronie to, co powiem, będzie wydawało się śmieszne, ale kreacjonizm to nie jest fikcja. Osoba, która była kandydatem na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w ostatnich wyborach, pani Palin, jest jedną z czołowych kreacjonistek. Co to znaczy? Publiczne szkoły w Stanach Zjednoczonych mogły teoretycznie przestać uczyć o ewolucji. Czy to jest może wyobrażalne? No dla mnie trudno. Może dla Państwa, nie wiem. Ale to jest pewna rzeczywistość. I proszę Państwa, jeśli chodzi o sferę zarządzania, to tutaj sprawy są... W kwestiach polityki personalnej, no to mamy całą tą aparaturę techniki zarządzania zasobami ludzkimi, no, które należy wykorzystywać, no, oglądając efekty funkcjonowania kierownictwa. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, no to tutaj jest cała lista, Państwo macie to wszystko w materiałach, co można robić w przypadku, kiedy tych pieniędzy nie ma. No oczywiście jak ich nie ma, to ich nie ma, no musimy je szukać, stąd taka ważna rola właśnie szukania, angażowania się w rozmaite projekty. I proszę Państwa, takie najważniejsze wnioski. No, starałem się pokazać, że faktycznie analiza raportów pozwala nam, wykorzystując rozporządzenie, ukierunkować politykę oświatową. I jest to pewna wartość, wydaje mi się niezwykle istotna, dlatego że mamy instrument. W tym momencie instrument monitoringu, instrument kontroli, czyli te raporty ewaluacyjne, które dają nam bardzo kompleksową, przeglądową wiedzę o szkołach.